Magiczne kręgi pomocy. W malowniczej wiosce, otoczonej zaczarowanym lasem, żyli ludzie, którzy zawsze wspierali się nawzajem. Wioska była pełna życia i radości, a mieszkańcy wiedzieli, że mogą na siebie liczyć. Wśród nich mieszkał Jan, pracowity chłopiec z wielkim sercem, który mieszkał ze swoją rodziną w domu na zboczu wzgórza, dom Jana. Chociaż pięknie położony, zaczął sprawiać problemy. Zbocze, na którym stał, zaczęło się osuwać, co groziło zawaleniem domu. Jan zauważył pierwsze pęknięcia w ścianach i nierówności w podłodze. Wiedział, że sytuacja jest poważna, ale wstydził się poprosić o pomoc. Bał się, że mieszkańcy wioski uznają go za nieudolnego i bezradnego. Każdego dnia Jan próbował samodzielnie naprawiać dom i umacniać zbocze ale jego wysiłki nie przynosiły rezultatów. W miarę upływu czasu sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna, a Jan coraz bardziej przygnębiony. Mimo to nie chciał się dzielić swoim problemem z innymi. Pewnego wieczoru, podczas spaceru po wiosce, Jan spotkał mądrą kobietę, która mieszkała na skraju lasu. Kobieta zauważyła smutek na twarzy Jana i zapytała go, co się stało. Jan, choć początkowo niechętny, postanowił zwierzyć się jej ze swoich trosk. Opowiedział jej o pęknięciach w ścianach, o osuwającym się zboczu i o strachu przed utratą domu. Kobieta uśmiechnęła się ciepło i powiedziała Nie bój się prosić o pomoc, Janie. Ludzie w naszej wiosce są tu po to, by wspierać się nawzajem. Gdy przełamiesz swój wstyd, zobaczysz, ile osób jest gotowych ci pomóc. Jan powrócił do domu po rozmowie z mądrą kobietą. Choć jej słowa były pocieszające, wciąż czuł wstyd i obawy przed proszeniem o pomoc. Myśli krążyły wokół jego problemu, który stawał się coraz bardziej przytłaczający. Każdego ranka wstawał wcześniej, aby sprawdzić stan domu, ale pęknięcia w ścianach były coraz większe, a ziemia wokół domu nadal się osuwała. Jan próbował różnych metod, aby umocnić zbocze. Przynosił kamienie z lasu, kopał rowy, aby odprowadzić wodę, ale wszystko na nic. Sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna, a Jan wiedział, że jego rodzina jest zagrożona, mimo to wciąż nie potrafił przełamać swojego wstydu i poprosić o pomoc. Marta zauważyła jego smutek i zmęczenie. Janie, wiem, że coś cię trapi, widzę to w twoich oczach, proszę, powiedz mi, co się dzieje powiedziała pewnego wieczoru, gdy siedzieli przy kominku. Jan spojrzał na nią i poczuł, że musi się zwierzyć. Opowiedział jej o problemach z domem, o swoim strachu i wstydzie. Marta objęła go mocno i powiedziała Nie musisz radzić sobie z tym sam, Janie. Jesteśmy rodziną, a rodzina zawsze pomaga sobie nawzajem. Musisz powiedzieć o tym sąsiadom. Wiem, że razem znajdziemy rozwiązanie. Te słowa dodały Janowi odwagi. Następnego dnia postanowił przełamać swój wstyd. Zwołał zebranie mieszkańców wioski i opowiedział im o problemie z osuwającym się zboczem. Na początku czuł się bardzo nieswojo, ale w miarę jak mówił, zauważył, że twarze sąsiadów są pełne zrozumienia i troski. Janie, dlaczego nie powiedziałeś nam wcześniej? zapytała starsza pani Zofia. Wszyscy jesteśmy tutaj, żeby sobie pomagać. Wielu mieszkańców od razu zaoferowało pomoc. Mój syn jest budowniczym, na pewno będzie wiedział, co zrobić, powiedział Kowal, a młody stolarz Adam dodał. Mam narzędzia i drewno, możemy zacząć już jutro. Jan poczuł ulgę, widząc, że nie jest sam. Po spotkaniu wrócił do domu z nową nadzieją. Marta uśmiechnęła się do niego ciepło. Widzisz, Janie? Wystarczyło poprosić o pomoc. Razem na pewno znajdziemy rozwiązanie. Jan zrozumiał, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości, lecz odwagi. Był gotowy stawić czoła problemom z pomocą przyjaciół i sąsiadów. Następnego dnia Jan obudził się z nowym poczuciem nadziei. Kiedy wyszedł z domu, zobaczył, że wioska już tętni życiem. Mieszkańcy zgromadzili się wokół jego domu, gotowi do działania. Jan poczuł ogromną wdzięczność za wsparcie swoich sąsiadów i przyjaciół. Jako pierwszy przyszedł młody stolarz Adam, przywiózł ze sobą narzędzia i drewno, gotów do pracy. Janie, zaczniemy od wzmocnienia fundamentów domu, potrzebujemy solidnej podstawy, aby zapobiec dalszemu osuwaniu się zbocza, powiedział z determinacją. Jan kiwnął głową, wdzięczny za jego profesjonalizm i gotowość do pomocy. Następnie pojawił się Kowal wraz ze swoim synem budowniczym. Przynieśliśmy metalowe pręty i cement, zbudujemy solidną ścianę oporową, która pomoże zatrzymać osuwanie się ziemi, wyjaśnił Kowal. Jego syn zaczął od razu mierzyć teren i planować, gdzie najlepiej umieścić konstrukcję. Marta, widząc wszystkich gotowych do pracy, przyniosła kosze pełne jedzenia i napojów, aby każdy miał siłę na ciężką pracę. Dziękuję wam wszystkim za pomoc, powiedziała z uśmiechem. Bez was nie dalibyśmy rady. Jan zrozumiał, że to nie tylko praca fizyczna, ale także duchowe wsparcie, które płynęło od wszystkich mieszkańców wioski, dawało mu siłę. Z każdą chwilą czuł się coraz bardziej pewny, że razem poradzą sobie z problemem. W czasie pracy pojawiła się również mądra kobieta, która pierwszy raz usłyszała o problemie Jana. Przyniosła ze sobą mapy i plany geologiczne okolicy. Musimy dokładnie zrozumieć strukturę tego zbocza, aby wiedzieć jak najlepiej je wzmocnić, powiedziała, pokazując Janowi i innym, gdzie znajdują się najsłabsze punkty. Jan podszedł do niej i powiedział Dziękuję ci za wszystko. Twoje słowa wczoraj dodały mi odwagi, aby prosić o pomoc. Kobieta uśmiechnęła się ciepło. Czasem wystarczy, że jedna osoba wskaże właściwą drogę, ale to ty, Janie, musiałeś znaleźć w sobie siłę, aby ją podążyć. Przez cały dzień mieszkańcy wioski pracowali ramię w ramię, budowali ściany oporowe, wzmacniali fundamenty, przenosili ziemię i układali nowe, stabilne struktury. Każdy wnosił coś od siebie, niezależnie od swoich umiejętności. Było to prawdziwe świadectwo wspólnoty i solidarności. Pod koniec dnia Jan stał obok Marty, patrząc na postępy, które dokonali. Nigdy nie sądziłem, że tak wielu ludzi przyjdzie nam z pomocą, powiedział z wdzięcznością w głosie. Marta uścisnęła jego dłoń. To pokazuje, jak bardzo ludzie są gotowi pomagać, kiedy tylko poprosimy ich o pomoc. Wspólnota jest naszą największą siłą. Jan zrozumiał, że proszenie o pomoc nie tylko uratowało jego dom, ale także umocniło więzi między nim a jego sąsiadami. Był gotowy na dalszą pracę, wiedząc, że nie jest sam w swojej walce. Następnego dnia rano Jan poczuł się bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek wcześniej widok sąsiadów pracujących razem, aby ratować jego dom, napełnił go nową energią. Wszyscy byli gotowi do dalszej pracy, a atmosfera w wiosce była pełna optymizmu i zapału. Adam, młody stolarz, przyniósł dodatkowe drewno i deski. Dziś skoncentrujemy się na wzmocnieniu ścian domu od wewnątrz, powiedział, pokazując plany, które przygotował. Zbudujemy dodatkowe podpory, które sprawią, że dom będzie bardziej stabilny. Kowal i jego syn, Przynieśli jeszcze więcej metalowych prętów i worków z cementem. Musimy kontynuować budowę ścian oporowych wokół domu, wyjaśnił kowal. To one zapewnią stabilność całej konstrukcji. Jan, widząc zapał i determinację swoich sąsiadów, postanowił zrobić coś jeszcze. Udał się do starszej pani Zofii, która była znana ze swojego doświadczenia w ogrodnictwie. Pani Zofio, Myślałem, że moglibyśmy posadzić drzewa i krzewy na zboczu. Ich korzenie mogłyby pomóc w stabilizacji gleby, zasugerował Jan. Starsza pani Zofia uśmiechnęła się szeroko. To świetny pomysł, Janie. Korzenie roślin mogą rzeczywiście pomóc w zatrzymaniu erozji. Mam kilka młodych drzewek i krzewów, które możemy posadzić. Wkrótce cała wioska była zaangażowana w różne zadania. Nie tylko pracowali nad wzmocnieniem domu, ale także sadzili drzewa i krzewy na zboczu, które mogłyby pomóc w stabilizacji gleby. Ludzie przynosili narzędzia ogrodnicze, sadzonki i nawóz każdy wnosił coś od siebie, niezależnie od swoich umiejętności. Jan pracował ramię w ramię z mieszkańcami wioski, czuł się wdzięczny za każdą pomocną dłoń i każde dobre słowo. Zrozumiał, że proszenie o pomoc było najlepszą decyzją, jaką mógł podjąć. Jego problem stał się wspólnym celem, a współpraca przynosiła widoczne efekty. Podczas jednej z przerw, gdy wszyscy odpoczywali, Jan usiadł obok Marty i starszej pani Zofii. Nigdy nie spodziewałem się, że tak wielu ludzi przyjdzie nam z pomocą, powiedział, patrząc na postępy, jakie dokonali. Marta uśmiechnęła się ciepło. To dlatego, że wszyscy w tej wiosce wiedzą, jak ważne jest wspieranie się nawzajem, gdy jedna osoba ma problem, wszyscy czują się odpowiedzialni, aby jej pomóc. Starsza pani Zofia dodała Janek, pamiętaj, że pomagając sobie nawzajem, budujemy silniejszą społeczność. Twoja odwaga w proszeniu o pomoc pokazała wszystkim, jak ważna jest współpraca. Jan poczuł, że jego serce napełnia się wdzięcznością i radością, wiedział, że wspólna praca nad naprawą jego domu nie tylko uratuje jego rodzinę przed katastrofą, ale także umocni więzi między mieszkańcami wioski. Był gotowy do dalszej pracy, pełen nadziei i zapału. Wieczorem, gdy słońce zachodziło, wszyscy zebrali się wokół ogniska, aby odpocząć po ciężkim dniu pracy. Jan wstał i podziękował wszystkim za ich nieocenioną pomoc. Dzięki wam mój dom jest bezpieczniejszy, a ja nauczyłem się jak ważne jest proszenie o pomoc i wspieranie się nawzajem, powiedział z uśmiechem. Wszyscy mieszkańcy wioski poczuli, że dokonali czegoś niezwykłego. Razem, dzięki wspólnej pracy i determinacji, zdołali uczynić wioskę silniejszą i bardziej zjednoczoną. Jan wiedział, że dzięki nim jego dom i przyszłość jego rodziny są bezpieczne. Kolejne dni przyniosły jeszcze większe zaangażowanie mieszkańców wioski. Jan był zaskoczony, jak szybko rozeszła się wieść o jego problemie i jak wielu ludzi zdecydowało się pomóc. Do wioski przybywali krewni i przyjaciele z sąsiednich miejscowości, aby wziąć udział w naprawie domu i umocnieniu zbocza. Kowal wraz ze swoim synem, Budowniczym kontynuowali pracę nad ścianami oporowymi. Każdego dnia wznosili nowe sekcje, które coraz bardziej stabilizowały zbocze. Jan pracował ramię w ramię z nimi, dziękując za ich niestrudzoną pomoc. Nie wiem, co byśmy zrobili bez waszej wiedzy i umiejętności, powiedział z wdzięcznością. Adam stolarz skupiał się na wewnętrznych wzmocnieniach domu, przyniósł dodatkowe drewno i narzędzia, aby zbudować solidne podpory i belki. Twój dom będzie mocniejszy niż kiedykolwiek, zapewnił Jana. Razem możemy zrobić coś naprawdę trwałego. Tymczasem starsza pani Zofia i jej grupa ogrodników pracowali nad sadzeniem drzew i krzewów na zboczu. Każdego dnia sadzili nowe rośliny, które miały pomóc w stabilizacji gleby. Te rośliny będą rosły i wzmacniały zbocze przez wiele lat. Powiedziała Zofia patrząc na rzędy młodych drzewek. Jednym z najbardziej zaskakujących momentów był przyjazd Anny, znanej inżynierki z pobliskiego miasta. Usłyszawszy o problemie Jana, postanowiła przyjechać i zaoferować swoją pomoc. Przywiozłam plany i sprzęt, który pomoże nam wzmocnić fundamenty domu, oznajmiła, pokazując szczegółowe schematy. Jan był zaskoczony i wzruszony jej inicjatywą. Przez cały ten czas Marta dbała o to, aby wszyscy mieli co jeść i pić. Praca jest ciężka, ale wspólnie damy radę, mówiła, roznosząc jedzenie i napoje. Jej pozytywna energia i uśmiech dodawały wszystkim sił. W miarę upływu czasu Jan zauważył, że prace postępują w niesamowitym tempie. Wioska tętniła życiem, a mieszkańcy współpracowali jak nigdy dotąd. Każdy znalazł swoje miejsce i wnosił coś od siebie. Nawet dzieci pomagały, nosząc małe kamienie i narzędzia. Pod koniec tygodnia Jan spojrzał na to, co osiągnęli razem. Dom był znacznie bardziej stabilny, zbocze wzmocnione, a młode drzewka już zapuszczały korzenie. To niesamowite, co możemy osiągnąć, kiedy działamy razem powiedział patrząc na uśmiechnięte twarze sąsiadów i przyjaciół. Wspólna praca nad naprawą domu i umocnieniem zbocza była nie tylko fizycznym wysiłkiem, ale także duchowym doświadczeniem. Jan zrozumiał, jak ważna jest wspólnota i jak wielka siła tkwi w proszeniu o pomoc. Dzięki wsparciu mieszkańców wioski, jego dom stał się symbolem jedności i solidarności. Wieczorem, kiedy prace dobiegły końca, Cała wioska zebrała się na wielkim pikniku, aby świętować swoje osiągnięcia. Jan wstał i podziękował wszystkim za ich niesamowitą pomoc. To, co zrobiliście, jest prawdziwym cudem. Dziękuję wam wszystkim z całego serca. Powiedział, a jego słowa wywołały burzę oklasków. Świętowanie trwało do późna w nocy, a Jan czuł, że jego serce jest pełne wdzięczności i radości. Wiedział, że nigdy nie zapomni tej lekcji o sile wspólnoty, i odwadze w proszeniu o pomoc. Dzięki temu doświadczeniu, jego więzi z mieszkańcami wioski stały się jeszcze silniejsze, a on sam był gotów pomóc innym, kiedy tylko będą w potrzebie. Kiedy wioska zakończyła pracę nad umocnieniem domu Jana, wieść o ich wysiłkach rozeszła się jeszcze dalej. Ludzie z innych wiosek i miasteczek Zaczęli przybywać, aby zobaczyć efekty ich wspólnej pracy i zaoferować swoją pomoc. Jan był zaskoczony i wzruszony widząc, jak wiele osób przybyłoby wspomóc ich działania. Wśród przybyłych była także grupa inżynierów i architektów z pobliskiego miasta. Słyszeli o problemach Jana i postanowili zaproponować swoje usługi. Mamy doświadczenie w budowie na trudnym terenie, powiedział jeden z inżynierów. Chcielibyśmy pomóc w dalszym umocnieniu zbocza i zaplanowaniu ewentualnych dodatkowych struktur. Jan nie mógł uwierzyć, jak daleko sięgnęła pomoc, którą otrzymał. Nigdy nie myślałem, że tyle osób będzie chciało nam pomóc. To prawdziwy cud. Inżynierowie zaczęli dokładnie analizować teren i planować, jak najlepiej wzmocnić zbocze. Potrzebujemy kilku dni na przygotowanie planów i dostarczenie odpowiednich materiałów, powiedział główny architekt, ale jesteśmy pewni, że możemy uczynić to miejsce jeszcze bezpieczniejszym. W międzyczasie inni przybysze oferowali swoje umiejętności i zasoby. Rolnicy z sąsiednich wiosek przywozili jedzenie i napoje, aby wspomóc pracujących. Rzemieślnicy oferowali narzędzia i materiały a nawet dzieci z pobliskich szkół przyjechały, aby pomóc sadzić kolejne drzewa i krzewy. Jednym z najbardziej wzruszających momentów była wizyta starszego mężczyzny o imieniu Antoni, który przybył z odległej wioski. Usłyszałem o tym, co się tutaj dzieje i chciałem podzielić się swoją historią, powiedział Antoni zebranym mieszkańcom. Kilka lat temu miałem podobny problem z moim domem. Dzięki pomocy sąsiadów udało mi się go naprawić. Teraz chcę przekazać dalej tę pomoc, którą sam otrzymałem. Antoni podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, co okazało się niezwykle cenne. Jego historia była inspiracją dla wszystkich, pokazując, że pomoc wzajemna może naprawdę odmienić życie. W miarę jak dni mijały, prace postępowały w imponującym tempie. Wszyscy pracowali razem. Niezależnie od tego, skąd pochodzili, każdy czuł się częścią czegoś większego, czegoś, co przekraczało granice jednej wioski. Była to prawdziwa magia wspólnoty. Jan i Marta byli pełni wdzięczności. To niesamowite, jak wiele możemy osiągnąć, kiedy działamy razem, powiedział Jan pewnego wieczoru, patrząc na wzmocnione zbocze i stabilny dom. Nasza wioska jest teraz silniejsza niż kiedykolwiek. Kiedy prace dobiegły końca, cała wioska oraz przybysze z okolicznych miejscowości zebrali się, aby świętować swoje osiągnięcia. Było to wielkie święto pełne radości, muzyki i tańca. Jan wstał przed zgromadzeniem i powiedział Dzięki wam wszystkim, mój dom i moja rodzina są bezpieczni. Nigdy nie zapomnę tej lekcji o sile wspólnoty i odwadze w proszeniu o pomoc. Dziękuję wam z całego serca. Mieszkańcy wioski i przybysze odpowiedzieli burzą oklasków. Był to moment, który na zawsze pozostanie w pamięci Jana i wszystkich, którzy wzięli udział w tej niezwykłej przygodzie. Magia pomocy i solidarności rozprzestrzeniła się niczym kręgi na wodzie, przynosząc nadzieję i wsparcie tam, gdzie było to najbardziej potrzebne. Kiedy ostatnie prace zostały zakończone, Jan i Marta stali przed swoim domem, patrząc na nowe umocnienia i świeżo posadzone drzewa. Wioska, dzięki wspólnej pracy, stała się silniejsza i bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek wcześniej. Dom Jana był teraz nie tylko bezpieczny, ale także stał się symbolem siły wspólnoty i współpracy. Pewnego wieczoru Jan zebrał swoją rodzinę i sąsiadów na małe spotkanie chciał podzielić się refleksją nad tym, co się wydarzyło. Chciałbym podziękować Wam wszystkim za Waszą niesamowitą pomoc. Zaczął. To doświadczenie nauczyło mnie wielu rzeczy, a przede wszystkim tego, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości, lecz odwagi. Mieszkańcy wioski przyglądali się Janowi z uśmiechem i zrozumieniem. Starsza pani Zofia, która zawsze była mądrym głosem w wiosce, Wstała i powiedziała. Janie, twoja historia przypomina nam wszystkim, jak ważne jest wspieranie się nawzajem. Każdy z nas może potrzebować pomocy i każdy z nas ma coś, czym może się podzielić. Anna, inżynierka, która przyjechała z miasta, dodała. Widziałam wiele wspaniałych rzeczy w mojej pracy, ale to, co wydarzyło się tutaj, jest naprawdę wyjątkowe. Wasza wspólnota jest przykładem dla innych, jak współpraca może przynieść niesamowite rezultaty. Jan czuł, że jego serce jest pełne wdzięczności i radości. Wiedział, że nie tylko jego dom został uratowany, ale także więzi między mieszkańcami wioski stały się silniejsze. Każdy, kto brał udział w tym przedsięwzięciu, nauczył się czegoś cennego o sile wspólnoty i wzajemnej pomocy. W kolejnych tygodniach życie w wiosce wróciło do normy. Ale coś się zmieniło. Mieszkańcy byli bardziej świadomi potrzeb swoich sąsiadów, bardziej skłonni do pomocy i bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek wcześniej. Jan zauważył, że ludzie częściej rozmawiali ze sobą, dzielili się swoimi troskami i radościami i zawsze byli gotowi podać pomocną dłoń. Jednego dnia, gdy Jan spacerował po wiosce, zauważył, że młody chłopiec o imieniu Kacper próbował naprawić swój uszkodzony rower. Jan podszedł do niego i zapytał. Kacper, czy potrzebujesz pomocy? Chłopiec spojrzał na Jana z niepewnością, ale po chwili kiwnął głową. Tak, panie Janie, nie mogę poradzić sobie z tym sam. Jan uśmiechnął się i pomógł Kacprowi naprawić rower. Pamiętaj, Kacper, proszenie o pomoc jest oznaką odwagi, a nie słabości, powiedział patrząc na chłopca. Ta lekcja, którą Jan sam przyswoił, stała się częścią życia w wiosce. Ludzie nauczyli się że wspieranie się nawzajem i dzielenie się swoimi problemami jest kluczem do budowania silnej i zjednoczonej społeczności. Dzięki temu doświadczeniu każdy w wiosce czuł się bardziej związany z innymi i bardziej pewny że w razie potrzeby zawsze znajdzie wsparcie. Jan i Marta często wracali myślami do tych dni, kiedy cała wioska zjednoczyła się, aby pomóc im w potrzebie. Wiedzieli, że ich dom stał się symbolem nie tylko fizycznej siły, ale także duchowej mocy wspólnoty. To była nauka na całe życie, której nigdy nie zapomną i którą będą przekazywać kolejnym pokoleniom. W ten sposób, dzięki odwadze w proszeniu o pomoc i niesamowitej solidarności mieszkańców, Wioska za zaczarowanym lasem stała się miejscem, gdzie każdy mógł czuć się bezpiecznie, wiedząc, że zawsze znajdzie wsparcie w potrzebie.